Kup koszulkę! Link do sklepu pod filmem. Wszystkich w nowym roku 2024. Hello, hello, hello. Cześć. Cześć Stasia. No i kontynuujemy naszą zabawę w retro. Przygotowałem dzisiaj Pegasusa Subor D99. Zobaczcie, do tej pory mam to pudełko. To jest właśnie ta konsola. Na moim kanale właśnie jeden z pierwszych filmów. O, już ile to lat temu było. To był właśnie z zakupu tej konsoli. Do tej pory działa, zobaczcie, 2014 czy 15 rok to był, to można sprawdzić sobie, ten filmik nadal u mnie na kanale jest i nadal działa. Ha, widzicie? Trzeba wiedzieć, jakie Pegasusy kupować, prawda? No, są niektóre lepsze, niektóre gorsze. No i przygotowałem dzisiaj kartridż, który niedawno kupiłem. Parę tygodni temu, czy parę miesięcy temu. 852 in 1, na którym mamy tak jakby dwa flash karty tutaj tak jakby wgrane i selectem wybieramy, który nasz cartridge interesuje i na obu jest tam po 400 ileś gier. I co? Kontynuując może granie w gry ze złotej czwórki i ze złotej piątki. Jakiś czas temu, parę tygodni temu, to jeszcze przed świętami, pokazywałem Big Nose Freaks Out. I mówiłem o tym, że część pierwsza jeszcze jest tego Big Nose'a. No to może właśnie dzisiaj tę część pierwszą odpalimy. Tam dostała chyba nawet wyższą ocenę w Pegasusie Extreme niż część druga, minimalnie. W drugiej części jeździliśmy na tak jakby deskorolce z kamienia. Na dole był taki kamień, taka kulka kamienna, a wyżej tak jakby deska zrobiona, tak jakby płaska taka część właśnie tej deskorolki i nawalaliśmy z maczugi. Bardzo piękna muzyka, ale tylko w menu albo pomiędzy planszami, natomiast w planszy nie było żadnej muzyki. Jestem ciekawy, jak będzie w pierwszej części, w oryginale. No, zagrajmy sobie, zobaczmy. W takim razie zapraszam do wspólnej zabawy. Proszę teraz dać łapkę do góry i napisać komentarz. Dzięki temu mój kanał się rozwija i wyświetla się na głównej stronie na YouTubie. Oraz zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli być może tego jeszcze nie robisz. Będę również bardzo wdzięczny, jeśli udostępnisz ten film na Facebooku, na Twoim profilu oraz na grupach gamingowych, żeby również nowi widzowie tutaj dotarli, czyli Twoi znajomi lub osoby z grup o grach. Także wstaw i pomóż przy rozwoju kanału. Dziękuję bardzo. Ponad 7000 subskrypcji już na moim kanale. Kanał stale się rozwija, także dziękuję bardzo za zaangażowanie, za każdą pomoc. Kłaniam się. Zapraszam teraz do właśnie dalszej części filmu. No, zobaczmy. Kup koszulkę! Link do sklepu pod filmem. Dobra, jako pierwszą właśnie tutaj mamy wymienioną grę Big Nose Freaks Out, ale to jest druga część przecież. A jako drugą mamy Big Nose Caveman. Absolutely Brilliant Codemasters, 1991 rok. I takie mamy tutaj tym razem intro. Chociaż no nie wiem, czy to można intro nazwać, na razie raczej po prostu ekran tytułowy. Zobaczymy, czy będzie intro. O, właśnie. No, czyli chodzimy tutaj prawdopodobnie z maczugą i po prostu nawalamy w przeciwników. Zobaczymy zaraz. Jakiś pterodaktyl. Ciekawe, czy jest przyjazny, czy nieprzyjazny. Tu też ładny ekran, chociaż te paluchy takie trochę obrzydliwe, wielkie. Te paznokcie, po prostu. Chociaż niektórzy są, którzy takie rzeczy lubią, ale ja to może niekoniecznie, no. Dobra, pierwszy, jako pierwszy gracz zaczynamy. A muzyczka jaka fajna. Jeszcze raz mamy to pokazane. Kurde, muzyczka w tych grach od Codemaster zawsze była quality. Mamy mapkę. No, zanosi się na lepszą grę niż wtedy. Paradise Island. Dobra, no. A skaczemy, B nawalamy.
z Maczugi. Kurde, zapowiada się ciekawsza gra niż tamta i nawet zobaczcie, zwróćcie uwagę na te fajne szkielety dinozaurów tutaj na ziemi, w ziemi właściwie. Kurde, fajnie się zapowiada. Tamta jakoś mi druga część niekoniecznie podeszła. I muzyczka chyba też lepsza. Tu chyba trzeba przeskoczyć, nie? Tak. Mamy strzelanko? Tak. Ale chyba kończy się nam, bo mryga. Chociaż nie, zmienił kolor, czyli podobnie jak w dwójce. Tylko jest takie, wiecie co? Trochę coś takiego jak w Robocopie 2 na Pegasusa, że nawet tak jak przestanę iść, puszczę tak jakby klawisz D-pad, to on nadal idzie, tak jakby ślizga się. Coś takiego było właśnie w Robocop 2. Strasznie mnie to wtedy tam wpieniało. A kości co nam dają? Zbiera chyba punkty tylko, tak? Jeszcze się przyjrzę, bo w sumie... Tu znowu fajnie dinozaur wygląda na dole. Czekaj, zobaczę. No na dole punkty, ale czy po lewej? Po lewej to czas nam ucieka, więc też trzeba się śpieszyć troszkę. No tutaj prawie, że spadłem. Ojej! No jakoś tak wyszło, że mnie zranił. To nic, no ale jeszcze mam żyćko. Boss? Okej. No gdzie on jest? No dobra, taki mini boss, tak szybko go poszło. Ty, no nawet fajna gra się zapowiada, no zobaczymy dalej jak będzie. Na pewno bardziej mi się podoba niż dwójka. Bo i muzyczka chociażby jest podczas grania, to już dużo robi. Teraz druga część tej Paradise Island, tak? Ale wygląda to podobnie, tak samo nawet można rzec. Tylko inny dinozaur chyba na dole, taki, jakiś taki, kurde, bez nóg. Ja jeszcze bym chciał tego Caveman Olympic zagrać. Ciekawe, czy na tym kartridżu jest. Już o tym się wypowiadałem, czyli ta Olimpiada Jaskiniowców. I to było co ciekawe gra, taka homebrew, nieoficjalnie ona wyszła. No tam pamiętam był rzut babą, czyli taką jaskiniową babę się brało za włosy, czy tam za nogi, już nie pamiętam. I się nią tak jakby dookoła machało i ona jak najdalej poleciała. To się dostawało punkty. Co z tym? A, jest tutaj też coś. Mam nadzieję, że ta gra jest tutaj na tym kartridżu. Jeśli nie na tym, to być może na jakimś innym ze składanką. Chętnie bym to pokazał na kanale. Jeśli ktoś z was być może ma albo wie cokolwiek o tej grze, w sensie czy na jakimś kartridżu jest na składance, to proszę dać mi znać. Bardzo chętnie bym takie jeszcze jaskiniowe klimaty na kanale pokazał. A innych gier w sumie o jaskiniowcach to już chyba nie kojarzę na Pegasusa. W sumie na inne konsole też nie za bardzo. No chyba, że Flintstonów jeszcze zaliczać. No to Flintstonowie w sumie tak, ale to powiedzmy, że może nie do końca to zaliczam, bo to zaliczam jako taka gra... Nie da się rozwalić tego. Jako gra, powiedzmy, na podstawie bajki, kreskówki, prawda? Co tutaj jest z tymi kamieniami? Niektóre można rozwalić, niektórych nie. Dziwne. Uwaga. Trochę muzyczka podobna do tej w Go Dizzy Go. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale podobna. Aaaa, tutaj niestety troszkę nie tak jak bym chciał. Nie mam już strzelanka z kul. Nowy dinozaur fajny na dole, kurde, piękna gra. Szkoda, że nie mam właśnie strzelanka, bo... A właśnie zginąłem, no właśnie dlatego. O, i jako aniołek idziemy do góry. Trochę tam zwaliłem na końcu, no to nic się nie stało, dobra. To, no nie mam strzelanka. Czekaj, jak go trafić teraz tutaj, bo... A to on mnie potrafi skaleczyć w ten sposób, no dobra, trzeba... Tutaj uważać troszkę. No szkoda, że nie mam tego strzelanka, bo to bardzo ułatwiło. Dobra, może jakoś się uda. Tak trzeba podskakiwać tutaj. Dziwne, że muzyczki nie ma. Dobra, udało się. Trzy hity i po nim. To są takie mini bossy raczej. Może na końcu jakiegoś tego, tej całej tutaj krainy będzie jakiś większy boss. Zobaczymy. A, i teraz zobaczcie, można wybrać jakieś coś, ale co to, o co chodzi? No nie wiem. Sklep. Stanley. Extra life, jump spell, double clap. Ciekawe, co to znaczy clap, nie wiem, podwójne uderzenie, nie wiem. Double stone, podwójny chyba rzut kulą. I fast stoning, nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Extra life może. Tylko nie mam strzelanka. Roślinka jakaś. A zobaczcie, tam jest taka kość na dole. Jak tam można ją niby wejść, jak na dół się spadnie? He?
to potem spadnę i co? I zginę, to też nie chcę tego ryzykować, no. Trzęsienie ziemi. To mi się nie podoba akurat. Mamy szczelanko. To, czemu jest jakieś takie trzęsienie ziemi? Nie podoba mi się to. To chyba z tego trzeba, tak? Nie podoba mi się, bo cały ekran się trzęsie i w sumie nie wiem po co to. Dobra, przestało. Co to, do czego są te kamienie, kurde? No nie sądzę, że one są tylko tak, żeby były. Bo jeden wtedy rozwaliłem, ale że poza jednym mi się więcej ich nie udało rozwalić. To o co tu chodzi? Czekaj, może... Ej, to było nie fair! Kamień z góry spadł. A tu można spaść jakoś? Można. I nie mam szczelanka znowu. Szczelanko, kurde, nie wezmę już. Trzeba było z tamtej gałęzi na to. No trudno, dobra. I co tutaj? Chyba z rozpędu. Tam jakoś. O, udało się. Oj, prawie że bym spadł. Kurde, no nie było to łatwe. Boss? No kurde, znowu teraz nie mam strzelanka. A tu większy teraz boss. Co on robi? Strzela jakoś. Aj! Kurde, na dół też potrafi strzelać. A skąd mogę wiedzieć to? Game over, kupser over. To zagramy jeszcze raz, może będzie jakaś kontynuacja. Grałem w to po raz pierwszy w sumie, nie wiem czy nie w życiu, bo widziałem tą grę w latach 90, ale nie pamiętam czym w nią grał, szczerze. No jestem na czwartym miejscu. Za mną jest Arnie jakiś. Od początku chyba. No dobra, zagramy jeszcze raz w sumie tak. Jako takie pierwsze granie to chyba mam prawo skusić. Już teraz wiem mniej więcej o co chodzi i trzeba raczej pilnować tych kulek, bo one potrzebne są. No właśnie, tu kulki. Ale nie ma jednak kontynuacji. To szkoda. To by łatwo, bardzo ułatwiło. Nawet trochę dziwne, bo w dwójce były kontynuacje. No ale to w końcu jednak dwójka, a nie jedynka. To tam może pomyśleli, o to jednak dajmy kontynuację, zróbmy. Dobra, jest tutaj ten mini boss. No tymi kulkami, widzisz, kamieniami to szybko go się rozwala, jak tak wiesz, walić z maczugi, no to tak trochę to za długo. Ale kurde, tam wziąłem jakiś extra life, a i tak zginąłem, w tym sklepiku wziąłem. No nic, no. Albo nie wziąłem, nie wiem, może tam zabrakło mi jakichś punktów, czy coś nie zwróciłem uwagi. No nie jest, no. A tylko gra. A w te kamienie może trzeba kilka razy uderzyć i wtedy dopiero się rozwalają. Zaraz sprawdzimy jeszcze, jak będzie jakieś w te kulki duże. No nie, widzicie, nawala mi nic. To nie wiem. Próbuję jeszcze tu tak zapobiegawczo. Ale zobaczcie, no nic się nie dzieje. Kurde, prawie bym stracił strzelanko, nie chcę. No tutaj też. O, a teraz się rozwaliło. No to nie wiem, o co, od czego to zależy. Może niektóre da się rozwalić, niektórych się nie da. Nie wiem. No
tu niepotrzebnie skakałem, ona aż tutaj nie przybiega. Dobra, udało się. Jak się ma te kule, to szybciej idzie. I bez nerwów. A idziemy teraz tu, zobaczmy co tu będzie. Też sklep. Tylko inny może, tak? Jump spell. I kościami się płaci, kośćmi. Kośćmi, mam 19 kości. Hard fit, twarde stopy. Light spell. Quake spell. Slow spell, nie wiem, wezmę light spell może. 10. Twarde stopy dawaj jeszcze. No dobra. Selectem muszę nacisnąć, wtedy dostanę ten czar, tak? No dobra, zobaczymy to. Może przy bosie? Żeby właśnie nie zginąć. No zobaczymy. To można rozwalić? Nie. To? Nie. To? Oj, ale to znowu to samo się stało, ale głupi jestem, znaczy głupi, no zapomniałem o tym, że tutaj spadnie kamień z góry. Kurde, to źle, bo nie mam strzelanka. A jak głupio popełniłem błąd, ajajajajaj. Ale to jest naprawdę nie fair, no. Dobra, tu górą idziemy, bo tu gdzieś właśnie były te szczelanko. O, no to teraz jestem uratowany. Wprawdzie tylko pojedyncze, a nie potrójne, ale zawsze coś. Kurde, głupio mi, że tak drugi raz ten sam błąd popełniłem, prawda? Aha, teraz tu przelecę, czy nie? No trzeba spróbować. No pewnie, że nie, oczywiście, że nie. No to też nie wiem, jak to zrobić, jak na górę tam się dostać, jak już... Jak już nie można się cofnąć. A? To to było nie fair. I to nie wiem, czy to nie jest właśnie w tym miejscu. Czekaj. Tak, chyba to tu było. Chyba. Albo nie. No chcę przejść do następnej planszy, kurde, no będzie na pewno niełatwo, ale spróbuję. Czekaj, chciałem tego selecta. Aj, niepotrzebnie znowu. Tak trochę niepotrzebnie, zupełnie. Jeśli mam jeszcze ten czar, no dobra, zobaczmy. Light spell. No dobra, tak trochę na farcie udało mi się to przejść. Tym czarem tutaj, light spell. No dobra, najważniejsze, że przechodzę dalej i jestem ciekawy, co jest dalej. Ale dalej mamy Paradise Island jeszcze. Ale tym razem troszeczkę inne tło, jakieś takie drzewa w tle. No dobra. Pewnie już tych nie mam, no. Tych czarów, dobra. I nie mam też strzelanka, więc trochę tak kiepsko, dobra. Ale może się uda przejść. Jezu, co ja odwaliłem znowu. Aj, to trzeba może jednak na to wskoczyć. I od nowa! No, bez jajec. Dobra, gramy, no, 17 minut, to spróbuję jeszcze raz, ale to, że nie ma kontynuacji, to nie podoba mi się takie coś. Jak to tak? Coś za łatwo tu można zginąć w tej grze. Bo ona się wydaje taka raczej pozornie łatwa. Chodzisz, zbierasz, rozwalasz, zabijasz, ale... Szybko można zginąć. To nie podoba mi się, bo w dwójce i zresztą w ogóle w innych platformówkach to masz jakieś kontynuacje. Tutaj tak od razu już. Dobra, ostatnie moje podejście, no. Dałem trochę głupi błąd, że widzisz, spadłem. No ale właśnie nie lubię takich platform, bo to właśnie często można w takim miejscu skusić. No dobra, no. To nic. Po prostu jestem ciekawy, co jest dalej. Jeszcze jakaś następna plansza. Ale to, że
tak jak mówiłem przed chwilą, no, że nie ma kontynuacji, to strasznie słabo. To podstawa powinna być takich grach, zwłaszcza, że gra jest z 91, czyli już era z, lat 90. Super Nintendo, Sega Mega Drive, a to jeszcze Nintendo Entertainment System, tutaj Pegasus. I nie ma takiej możliwości, no tak trochę słabo. Ja wiem, że to może być monotonne oglądać, jeśli ja trzeci raz już przechodzę to samo. No ale no nie podoba mi się to, że tak łatwo można zginąć i nie wiem, i po prostu... graj od nowa, no nie lubię czegoś takiego w grach. Straciłem strzelanie, też znowu przez błąd głupi. No dobra, bywa. Znowu, ach. Z tym, dawaj jeszcze raz. No aj kurde, no to czemu on teraz tak blisko tutaj podbiegł? No bo tracę niepotrzebnie tu żyćko na tym. I też dziwne, że raz muzyczka gra tutaj w tej planszy, raz nie gra. Najlepiej chyba stać w miejscu i nic nie skakać, nic nie podchodzić tutaj, chyba po prostu go nawalać z maczugi, chyba tak. Ale jak tak teraz dwa razy życie straciłem niepotrzebnie, to słabo. Zobaczę może w tym sklepie coś ciekawszego teraz. Double clap, fast clap, auto clap, fast stoning, power stone, czy wiecie co, ja wyjdę. Ale już nie można do drugiego sklepu wejść, kurde, myślałem, że pójdę do tamtego trzeciego i kupię żyćko sobie. A ni chuja. No, ta gra nieuczciwa jest. Ładna, piękna muzyczka, graficzka, ale uczciwości tutaj brak. Tak jak zresztą w wielu tych grach można powiedzieć angielskich. No, Codemasters miało ciężkie gry. Czemu tak robili? No nie wiem. Żeby może dłużej się grać to, a nie, że ktoś przyjdzie, całą grę ukończy w 2 godziny, a zapłacił za nią tam 50 funtów, czy ile ona kosztowała w 90-tych latach. Dobra, tu już tego błędu nie popełnię więcej. Teraz już wiem, że już tu kamień spada z góry, więc tym razem już nie. Potrójne strzelanie, nie, podwójne. Teraz tutaj. Dobra, boss. Uwaga. No ile na niego hitów jeszcze trzeba? Dobra, chyba ile? 5 czy 6? No to patrzymy. Jeszcze raz tutaj ta plansza zielona. Tylko żeby teraz już tutaj nie zginąć na tej platformie, bo to była głupota. Cały czas mnie nurtuje, dlaczego tutaj się pojawia kość na dole, gdy można spaść. To, czyli można ją jakoś wziąć, czy tam jak na dół spadnę, to będzie jakiś bonus, rund czy coś. No o co chodzi, dlaczego to tak jest? Albo to może kusi, że o, weź sobie kość, a tam spadniesz i stracisz życie. O co tu chodzi tym twórcom tej gry tutaj, nie? Dobra, czekaj, ja nie chcę tutaj popełnić błędu. Głupie to jest. Jeszcze ta postać tak się ślizga. Łatwo tutaj, wiesz, nie trafić w to. Earthquake znowu mamy tutaj, trzęsienie ziemi. To nie wiem, czy to mi nie przeszkodzi zaraz w jakiś sposób. Zaraz zobaczymy. Dobra, znowu ta platforma głupia.
O, jako jak ja czegoś takiego nie lubię, bardzo. On jeszcze się ślizga, mówię, tak chodzi, że gdy naciskasz, to on dalej idzie. Nie lubię takich rzeczy, kurde. Jakiś pająk. A tu co? Aha, tu gdzieś jesteśmy w chmurach teraz, tak? Tylko żeby nie było, że te chmury spadają. Ale nie chyba. A tutaj co? Ha? To co, mam na dół spaść? No chyba, bo gdzie mam iść? No okej, okay, no. Też widzisz, niepewność taka, że zginę za chwilę, nie? Co tutaj? A, okej, okay, takie coś nam się stworzyło. No widzisz, to takie te gry są te od Codemasters, że coś się pojawia nagle. O, i kamień jeszcze z góry na mnie spadłby. No kurwa! A, idźcie z tymi jebanymi grami, tymi angielskimi, kurde. Najpierw pająka może. Co tutaj? Na którą najpierw? Ojejku, nie lubię takich tutaj platform też. Łatwo można gdzieś tam spaść. Co, jakiś boss będzie? Jeszcze nie. Nie, jeszcze nie. Tu chyba będzie boss jakiś, bo coś tam... Właśnie. O kurde, jakiś skorpion. Ile hitów jeszcze na niego? Kurde. Niedobrze, niedobrze, kurczę. Mam jeszcze jakieś jedno żyćko? Game over, kup serover. Dobra, ale tutaj nie było to łatwe. Nie było to łatwe. No dobra, wiecie co? Rezygnuję, bo nie ma kontynuacji, co ja. No chyba, że miałbym jakiś ten Game Genie czy coś takiego. Na razie to zresetuję, bo jeszcze chcę powiedzieć parę słów, a ta muzyczka mnie rozprasza w jakiś sposób. Żebym miał Game Genie jakiś właśnie, czy jakiś save, czy cokolwiek, albo grałbym na emulatorze i właśnie zrobiłbym save'a przed jakimś bossem czy kimś, to można grać, ale to ja nie będę tutaj, wiecie, o co chodzi. Nagrywał filmiku nie wiadomo jak długiego, że będę za każdym razem od nowa to przechodził i się uczył, pamiętał jak tego pokonać tutaj. Ten we mnie strzela, skorpion, ja muszę się odwrócić i moje naboje lecą w lewo, tak? Nie lubię takich rzeczy. Jeszcze jeśli chodzi o jakieś... właśnie takie ułatwienia. Game Genie. Widziałem, że Krzysio Bal, czyli Bałtorzyk chyba on ma nazwisko, tak? To, który właśnie stworzył tego Krzysio Karta, to teraz opracował właśnie Game Genie, czyli coś takiego do podłączania, tak jakby kartridż, który go podłączamy do Pegasusa, do konsoli, a na górę tego kartridża wpinamy kolejny kartridż i wtedy możemy właśnie sobie wpisać jakieś kody, jakieś tam no, na ułatwienia do gry, tylko nas nie wiem, czy do wszystkich gier są te kody, na przykład właśnie, czy do takiego Big Nose'a byłyby takie kody, na przykład na nietykalność, na nieskończoną ilość żyć, czy tam na jakieś wszystkie, jakieś, nie wiem, wyposażenie, wszystkie bronie, czy coś takiego, tak? Ja mogę coś takiego kupić, ale to pytanie, czy to będzie z każdą grą działać, albo czy będzie ze składankami działać, bo wydaje mi się, że ze składankami może nie działać, tylko może działać z pojedynczymi kartridżami, gdzie miałbym takiego Big Nose właśnie, tylko jedną taką grę na kartridżu, tak? Te kartridże też są bardzo drogie, no. Mogę coś takiego kupić, właśnie się nad tym zastanawiałem. Żeby to ułatwiło nagrywanie odcinków na kanale, tak? No dobra, to będę dzisiaj kończył. To jest pierwszy filmik w 2024 roku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to daj łapkę do góry i napisz komentarz. Te dwie rzeczy muszą być, jeśli chcesz właśnie, żeby mój kanał się rozwijał, żeby się wyświetlał na głównej stronie na YouTubie, żeby nowi widzowie tutaj trafiali. A jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, jesteś być może tutaj nowym, to zachęcam Cię do zostawienia suba. Daj suba właśnie pod tym filmem, kliknij subskrybuj i zaznacz dzwoneczek. I będę również wdzięczny, jeśli mój film udostępnisz na Facebooku, na Twoim profilu oraz na grupach gamingowych, żeby również nowi widzowie tutaj trafili i zobaczyli, kto tutaj takie fajne filmiki nagrywano. I dziękuję bardzo za każdą pomoc i wsparcie i do następnego odcinka w kolejną sobotę o godzinie 9. Cześć! Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie Moto Retro Press, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak Polonezy, Fiaty 125P, Maluchy, Serenki, Żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut.
Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej, w tym także remont mojego poloneza Karo Plus i poloneza Borewicza. Ponadto pokazuję relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów czy pikników militarnych, wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów, na przykład DeLorean z Powrotu do Przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers, czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTubie. Po prostu wpisz na YouTubie Moto Retro Press, ratujemy polonezy.